Wielkiego jak i jego królestwa. O ile w pierwszych latach rządów sprawy dotyczące Polski były przedmiotem rozstrzygnięć międzynarodowych arbitrów, teraz to władca Polski stał się arbitrem, rozstrzygającym spór czesko-węgierski. Po wydaniu wyroku w końcu 1363 roku w Krakowie i uroczystym kongresie pokojowym w lutym 1364 roku w Brnie, na którym zawarto pokój między Habsburgami a Luksemburgami Należało doprowadzić jeszcze do porozumienia tych ostatnich z Andegawenami. Uroczysty układ pokojowy między Ludwikiem Wielkim Węgierskim a cesarzem i królem Czech Karolem IV został podpisany we wrześniu w Krakowie. W zjeździe udział wzięli inni władcy tego rejonu Europy – Waldemar IV, król Danii, książęta Bolko Świdnicko-Jaworski, Siemowit Mazowiecki, Władysław Opolski oraz Margrabia Brandenburski, Otton Wittelsbach. Przybył także gość dość egzotyczny, król Cypru, Piotr de Lusignan, który bezskutecznie namawiał zgromadzonych do zorganizowania nowej wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej. Prawdopodobny jest też udział w zjeździe zachodniopomorskiego księcia Bogusława V wraz z widocznym tu synem Kaśkiem. Kronika katedralna krakowska podaje, jaka była wesołość na tej uczcie, jaka wspaniałość, sława i obfitość, opisać niepodobna. Chyba powiedzieć tylko, że wszystkim dawano więcej niż sobie życzyli. W czasie zjazdu krakowskiego miało miejsce wydarzenie, które na trwałe zapisało się w zbiorowej pamięci historycznej Polaków. Zapewne na koszt miasta Krakowa wydana została uroczysta uczta dla obradujących monarchów. Jej organizatorem miał być doradca finansowy króla polskiego lub dzierżawca królewszczyzn, wierzynek, który zaprosił gości do własnego mieszkania. W późniejszej tradycji wystawność i wspaniałość tego przedsięwzięcia uległa wyolbrzymieniu, służąc jako element podkreślenia wzrostu prestiżu króla i Królestwa Polskiego w późnym średniowieczu. Jednym z celów polityki wewnętrznej króla Kazimierza III była unifikacja obowiązującego na terenie jego Królestwa prawa. Osiągnięciem legislatorskich działań króla i prawników były statuty dzielnicowe. Piotrkowski dla Wielkopolski, Wiślicki dla Małopolski. Istotną rolę odegrał zwłaszcza ten ostatni. Składał się początkowo z 35 artykułów. Został tak skonstruowany, by służyć mógł w przeszłości celom integracyjnym państwa. Cele przyświecające twórcom zbioru nowego prawa wypływały z ówczesnej nauki Kościoła, w czym należy upatrywać się wpływ arcybiskupa Jarosława, kształconego we Włoszech doktora praw i kodyfikatora polskiego prawa kościelnego. Chodziło głównie o potrzebę okiełznania grzesznej natury człowieka, wcielenia w życie zasad dekalogu. Po to, aby niezgodę hamować, a zgodę zabezpieczyć i aby ludzie jakiejkolwiek kondycji zgodnie ze sobą żyli, nie krzywdzili się wzajemnie, ale sprawiedliwości dopomagali. Prace nad ogólnopolskim kodeksem prawa ziemskiego, którego ostatecznie nie udało się ogłosić, trwały w Kancelarii Królewskiej do końca rządów Kazimierza Wielkiego. Po śmierci króla, ustawodawstwo to wykorzystano do stworzenia pełniejszego zbioru statutów monarszych nazwanego w Polsce Jagiellonów imieniem ma Wielkiego Króla Reformatora. Obejmujący tron Polski w roku 1333 Kazimierz III odziedziczył po ojcu kraj zjednoczony, ale daleki od konsolidacji, zapóźniony gospodarczo, słabo zaludniony oraz mało liczący się na arenie międzynarodowej. W chwili śmierci Kazimierz Wielki pozostawił królestwo scentralizowane i unowocześnione, z którym liczyć musieli się najpoważniejsi gracze polityczni ówczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Reformy wymagało wiele istotnych dziedzin funkcjonowania państwa. Dokonał tego Kazimierz Wielki, który, wedle słów kronikarza, zwieńczony królewską koroną, rządził powierzonym mu przez Boga królestwem i narodem nad wyraz roztropnie, z pożytkiem dla wszystkich poddanych. W pierwszej kolejności król dążył do skupienia władzy we własnym ręku. Służyła temu reforma aparatu państwowego, zwłaszcza wyposażonego w szerokie kompetencje urzędu starosty. Powiększający się dochód skarbca królewskiego sprawił, że król mógł korzystać na szeroką skalę z najatrakcyjniejszego narzędzia modernizacyjnego, jakim była w jego czasach kolonizacja na prawie niemieckim. Poprzez lokację wielu nowych ośrodków miejskich i wsi oraz budowę licznych zamków poprawiła się atrakcyjność gospodarcza Królestwa. Poza tym kraj stał się bardziej ludny i zurbanizowany. Dzięki temu za czasów Kazimierza znacznie ożywił się handel dalekosiężny, a do Polski zaczęli ściągać kupcy, przynosząc ze sobą niedostępne wcześniej artykuły. Przeciągały ich zwłaszcza cenione w Europie surowce i kruszce, takie jak wydobywana w Wieliczce i bochni sól kamienna oraz olkuska ruda ołowiu. Równolegle z działaniami zmierzającymi do ujednolicenia prawa podjęto próbę reformy monetarnej, polegającej na zastąpieniu waluty napływowej i dzielnicowej jednakową monetą krajową. Wprowadzone do biegu grosze srebrne z wizerunkiem korony i orła służyć miał unifikacji państwa w myśl wyłożonej w statucie wielkopolskim formuły jeden monarcha, jedno prawo, jedna moneta w całym królestwie. Zakładanie nowych wsi i miast oparte było o model kolonizacji niemieckiej, polegający na całościowym zagospodarowaniu nowych kompleksów osadniczych. Oparta była ona głównie o prawo magdeburskie. Mniejsze znaczenie miały jego dwie regionalne odmiany – średzka i chełmińska. Proces lokacji trwał często wiele lat. Przywilejem prawa niemieckiego mogły zostać obdarzone zarówno dobra już istniejące, które chciano zreorganizować, jak i tworzone od podstaw. Na surowym korzeniu. W czasach Kazimierza III na prawie niemieckim lokowano około 100 miast, z czego większość stanowiły miasta królewskie. Największe rozmiary działalność ta przybrała w Małopolsce, gdzie zalizowano prawie 70% wszystkich lokacji, ale intensywna kolonizacja miejska miała miejsce także w Wielkopolsce, na Kujawach, a także na świeżo przyłączonych do Królestwa Polskiego ziemiach ruskich. Ogólnie liczba miast w całym państwie uległa w tym czasie podwojeniu. Większość kazimierzowskich fundacji miejskich wyrosła na gruncie prawa magdeburskiego. Stąd też rozplanowanie tych ośrodków opierało się przede wszystkim na układzie szachownicowo-blokowym, który dominował zdecydowanie nad układem jednej ulicy handlowej. Najistotniejszym wkładem średniowiecza w kulturowe dziedzictwo Europy i świata jest instytucja Uniwersytetu. Nie sposób ustalić, który z nich powstał jako pierwszy. Oto miano rywalizują ze sobą dwie placówki w Paryżu i w Bolonii. Obie uczelnie wykształciły pewną specyfikę, głównie jeśli chodzi o status materialny profesorów i organizację uczelni, i stały się wzorami dwóch podstawowych typów średniowiecznych wszechnic. Następnie powstają ośrodki uniwersyteckie w innych miastach, m.in. w Oksfordzie, Padwie, Neapolu, Cambridge, Montpellier. Orleanie, Tuluzie, Salamance, Siennie, Rzymie i Pradze. 12 maja 1364 roku Kazimierz Wielki wydał akty fundacyjne Uniwersytetu Krakowskiego, którego formalnym założycielem był papież Urban V. Powołał one do życia krakowską uczelnię 1 września 1364 roku. Powodów powstania uczelni było kilka. Po pierwsze, król potrzebował ludzi obeznanych z prawem. Wynikało to m.in. z przeprowadzania kolonizacji czy unifikacji prawa po okresie rozbicia dzielnicowego. Ponadto posiadanie własnego studium generale bardzo wzmacniało prestiż Kazimierza Wielkiego i Królestwa Polskiego na arenie międzynarodowej. Uniwersytet posiadał trzy wydziały: prawny, osiem katedr, medyczny, dwie katedry oraz sztuk wyzwolonych, jedna katedra. Zabrakło natomiast Wydziału Teologicznego z powodu braku kadry naukowej. Do upadku Uniwersytetu przyczyniła się śmierć Kazimierza Wielkiego oraz brak zainteresowania uczelnią ze strony jego następcy, Ludwika Andegawańskiego. Sztuka gotycka narodziła się w połowie XII wieku na terenie Ile-de-France. Do Polski zaś dotarła prawie 100 lat później, zaś w pełni rozwinęła się w stuleciu XIV. Dzięki odprowadzeniu sił nacisku sklepienia krzyżowo-żebrowego poza kościół i oparcie ich o stojące przy ścianie lub jej pobliżu skarpy, można było odchudzić ściany budowli, wynieść je bardzo wysoko, a przez olbrzymie okna wpuścić do wnętrza światło. Budowle gotyckie na zachodzie wznoszono z ciosów kamiennych z zastosowaniem systemu łuków przyporowo-odporowych. Charakterystycznym dla gotyku polskiego było w pierwszym rzędzie materiał, z którego wznoszono budowlę, oraz system konstrukcyjny zwany filarowo-skarpowym. Z ostatnim z piastów na tronie polskim wiąże się budowa tzw. kościołów Baryczkowskich. Ufundowane zostały podobno jako pokuta za zamordowanie przez ludzi króla księdza Marcina Baryczki, którego utopiono w wiśle. Według Jana Długosza zostały one wybudowane w przedłowie, stopnicy, sandomierzu, kargowie i zagości. Poza tym król wspierał hojnie budowę gotyckich katedr w Gnieźnie, wznoszonej od 1342 roku i Poznaniu około 1334-57. Ale najważniejszym tego typu przedsięwzięciem było dokończenie, zaczęte jeszcze w czasach Władysława Łokietka, przebudowy Katedry na Wawelu, która została ponownie konsekrowana w roku 1364. Świątynia ta stała się właśnie w XIV wieku kościołem koronacyjnym królów polskich oraz nekropolią królewską. Kazimierz Wielki budował również liczne zamki. Za wzór uznawał fundację Karola IV Luksemburskiego, szczególnie zaś jego monumentalne dzieło, zamek Karlstein. Jeden z najlepiej zachowanych zamków, wzorowanych na zamku Karlstein, znajduje się w Będzinie. Dwór królewski ostatnich dwóch piastów stał się silnym ośrodkiem stymulującym twórczość pisarską. Związani z nim autorzy zaangażowali się m.in. w gromadzenie różnorodnych materiałów historycznych i tworzenie kolekcji historiograficznych. W tym czasie powstały zaginione dzisiaj annales polonorum, które interpretowały przeszłość z punktu widzenia potrzeb jednoczącej się monarchii piastowskiej. Najpoważniejsze dzieło historiograficzne XIV wieku, kronika Jana Szczarnkowa, powstało po śmierci Kazimierza Wielkiego i dotyczy rządów jego następcy. Jednak autor kroniki, syn wójta Szczarnkowa, posiadaczy wielu godności kościelnych, większość życia spędził w okresie rządów Kazimierza Wielkiego, zbierający zapewne materiały historyczne do napisania obszernej kroniki. Pozostał po tej działalności tylko obszerny zbiór źródeł, tak zwana Kronika Wielka. W ramach tego zbioru przetrwała do dziś także XIV-wieczna redakcja Kroniki Wielkopolskiej, której geneza sięga zapewne końca XIII wieku. W XIV wieku rozwija się także kaznodziejstwo. Kazania prowadzono m.in. w Kościele Mariackim w Krakowie. Jednym z ważniejszych dzieł są widoczne na zdjęciu kazania, tak zwane Świętokrzyskie. Powstały prawdopodobnie w XIII wieku, a ich e fragmenty zachowały się w XIV-wiecznej kopii. W omawianym okresie rozwijała się również poezja kościelna. Jednym z najciekawszych twórców tego okresu był biskup poznański Jan Łodzia z Kępy. Występuje także dramatyzowanie liturgii Wielkiego Tygodnia, ostatniej wieczerzy, złożenia czy podniesienia krzyża. Uczestnikami były wyłącznie osoby duchowne, inaczej było z oficjami. Występowały tam ukostiumowane także świeckie osoby, których kwestie komponowały się w dialogi. W poezji świeckiej pojawiają się poematy stanowe, których celem było wyśmiewanie przewarę stanów. Mnożyły się także poematy typu Vado Mori", głoszące równość wszystkich wobec śmierci, od połowy XIV wieku przekształcające się w tańce śmierci. Niemal legendarne dokonania króla Kazimierza stanowią atrakcyjny punkt odniesienia dla współczesnego Polaka. Monarcha ten potrafił bowiem swój geniusz wykorzystać z pożytkiem dla kraju, dzięki czemu zbiorowy wysiłek króla i jego poddanych zakończył się sukcesem, jakim był polityczny, gospodarczy i kulturalny awans Królestwa Polskiego na mapie Europy. Bez wątpienia, najtrafniej rząd ostatniego piasta na tronie polskim podsumował biograf Kazimierza III Wielkiego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzy Wrozumski, zdaniem którego było to panowanie wykorzystanych szans.